W życiu trenera przychodzi taki moment, że pracuje, często nie pracuje, ale trener Ulatowski wraca i chyba w wielkim stylu. Kolejny jego klub, Miedź Legnica. Chciałbym wrócić w wielkim stylu. No, dzisiaj ciężko to powiedzieć przed pierwszym meczem, nawet przed pierwszym treningiem. Na pewno jedno mogę zagwarantować, to że jestem dzisiaj bardzo mocno zmotywowany. Gdzieś ta ambicja moja podrażniona poprzez te dwa ostatnie miejsca pracy, które na pewno nie wspominam miło, jeśli chodzi o wyniki. To powoduje to, że jestem właśnie w takim miejscu, w takim klubie, który ma podobną drogę myślenia, ścieżkę rozwoju zbliżoną do mojej i stąd myślę tutaj bardzo łatwe i szybkie dogadanie się z prezesem Tadeową, bo odbieramy życie podobnymi wartościami, nie tylko jeśli chodzi o piłkę, ale też i o takie rzeczy pozabojskowe i stąd mam nadzieję, że będzie nam się zawsze pracować tak, jak się nam rozmawiało na tym spotkaniu, które zadecydowało o tym, że jestem trenerem. Trener Rafał Latowski sam wspominał podczas konferencji, że ten okres rozbratu z piłką nie był szczególny w jego życiu. Znaczy pan, szczególny nie był pod względem takim ambicjonalnym, bo ja naprawdę przeżyłem dużo przygód, współpraca z telewizją, Euro i tak dalej, mecze Ligi Mistrzów, własne konferencje, na których doskonaliłem swój warsztat, poszerzałem swoją wiedzę, to z tego punktu widzenia był to okres bardzo owocny. Natomiast ktoś jak ma wpisane w genach, że jest trenerem i chce dowodzić piłkarzami na boisku i tego nie może robić, to był rzeczywiście taki trudny okres, ale przetrwałem go, myślę, że jakąś z godnością i z dumą, bo nie wykonywałem żadnych takich ruchów, dzięki którym nie mógłbym dzisiaj spojrzeć sobie w lustro. I mam nadzieję, że to zaowocuje, bo wierzę w to, że spotkaliśmy się nieprzypadkowo w tym miejscu i będziemy chcieli robić wszystko, żebyśmy w przyszłym roku cieszyli się z tego awansu, jak cieszył się tutaj trener stawowy z Krakowią po ostatnim meczu z Miedzią. Właśnie, plan numer jeden przed trenerem, awans do Ekstraklasy. No wie pan, trudno przyjść do takiego klubu, który jest złożony z doświadczonych piłkarzy, który ma ambitnego właściciela, który ma szerokie plany, jeśli chodzi o modernizację, o rozbudowę infrastruktury, o założenie akademii, żeby te plany były inne. I ja sobie zdaję z tego doskonale sprawę i powiem szczerze, że zupełnie inaczej się pracuje, kiedy jest cel przed tobą, że jest wyznaczony ten cel, tak? Zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc, niż inaczej, że się pracuje, jak prezes mówi, róbmy tak, żebyśmy ogrywali piłkarzy, a co z tego będzie, to tam zobaczymy po jesieni. To cel jest prosty i moje zadanie też jest proste. Wzbudzić w tych piłkarzach po prostu taką chęć troszeczkę zmiany swojej kultury piłkarskiej. Zmiany tej mentalności, wszczepienia w nich takiej żądzy zwyciężania, takiego poparcia tych swoich dużych umiejętności piłkarskich walką, bieganiem, mądrością taktyczną na boisku, takim niepoddawaniem się w kryzysowych sytuacjach, które na pewno będą przed nami, czyli takim przygotowaniem mentalnym. To są te trzy aspekty, na które będę zwracał uwagę i ja się cieszę, że to są doświadczeni piłkarze, że to są piłkarze o określonych umiejętnościach. Możemy się spierać, czy wysokich, czy bardzo wysokich, czy średnich, ale każdy z nich zagrał w lidze już parę meczów. Nawet w tej pierwszej lidze też już, przecież oni wiedzą, na czym to wszystko polega. To wbrew pozorom jest bardzo przyjemna praca, żeby wejść i zobaczyć na jesień innego Madejskiego, innego Zachrzyskiego, Grzegorzewskiego, czy kogokolwiek z tych doświadczonych będziemy tutaj sobie wymieniać.